STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Sprzedany program. Dlaczego sprzedany? Zmieniacie mnie parę co drugi dzień. Powiedzieliście, że butów piłkarskich nie można. Ludzie. Tak, on robił analizę na łysego. Bo łysy musiał się zająć Hasusem. Ale Kiedzia trenował, powiem ci, tymi piłkami wszystkimi. Jesteś trochę się ułożyłeś w niekorzystnej sytuacji. Ale u nas, u mnie buty. O, pas, tutaj pas WBC. No możemy bez butów grać. Jest. Ty jesteś prawonożny, mogę ci na. Ale to ktoś broni. To ktoś broni tego pasa, czy. Siedzia broni. Siedzia broni pasa. Nie wygrasz, tylko możesz. Tu lepiej nie wygrasz. Później jeszcze 10 razy tu nie chodzić do finału tego. No trenerze, kto jest faworytem tego. Ja muszę powiedzieć. Zdecydowany Jarosław tutaj. Znam umiejętności Jarka, znam umiejętności Fiedzi i niestety wyżej ocenię umiejętności Jarka. Jak ktoś mnie znajdzie chociaż jedno wideo, gdzie strzeliłem karnego, to będzie jakiś klip. W życiu żadnego karnego. Zanim doszedłem, ćwiczyłeś 15 minut. Dobre losowanie. Chodźcie, Jarosław. Dobra, pan kamień papier. To pierwszy ten. Tylko kamień i papier może. Nie. I za pole karne. No, to dobrze. Jest pierwsze zwycięstwo. Już jest 1-0. Szybciej do domu. O, Jaro, najtrudniejszą ci głosowałem. A to nie jest, że dla przeciwnika? Nie, właśnie tak. Trzeba było powiedzieć. Później. To jest najtrudniej, Jaro. Nie ma problemu. Tak. Którą idziesz? Ktoś dogadał z Piotrkiem na 100%. Którą idziesz? Ale bliziutko. Ciężko. Nie, to jest właśnie. To samo. Czyli w stare nuty gramy, nie? Ja ją chyba schowam. Powiedzą, że ukartowany. Jaro, zrobiłem co mogłem, nie? Nie wygłupię się, dobrze? A ty trener tu dobry. Pięknie, no chociaż trafiłem. 0. Ja w piłkę też trafiłem. Też pół. O, Jaro. Tomek dobrze trafisz tu. Którą? Co bierz? Starożytnie. A Jarosław musi powiedzieć, że on przyszłości kurat. Nie. Ja tylko wagę mam rugby. Siła razy rany. Praca napięta. Dożył bramkę za trzeci raz trafię. To jak tą piłkę znów trener? Chciałem. Piotrze, daj mi to. Mówiłem, że Jarek wygra. Ja jeszcze w bramki nie kupiłem. Obstawiam, że 5 razy pod rząd będę chodził. Zapłacone za 3-0, będzie 3-0. Tak jest, zapłacone za 3-0. Jedzia. Nasze, ja idę na obiad, bo to ale my oszczędzamy ciebie. A. Dobra, Jaro, ważą ci twoje tutaj losy. A ile jest strzał? 3? Jaro! A co tu chodzi z tej karty? Kurde, dobrze w nią tra. Ona idzie jak w peszy. Jaro, zemniaka. Ja. Do czego zemniaka? Góry, kostki, bramka. Jaro, bij ją w ziemię. Ja jedę po swoją piłkę od razu. Jest! Jedzia, spróbuję ja idę po piłkę, spokojnie trener może. Weź trzeci raz to. Patrzcie, żeby nie było. Zamieszaj jeszcze raz, się odwrócę. Ten już ma swoje. Od razu tam. Nie patrzę. Ja mówię, że patrzę. Nie, jak już teraz będzie. Jak teraz będzie trzeci raz to samo, to ją odłożymy po prostu. Nie będzie. Nie. Teraz jest problem dla ciebie. Teraz ci dałem najtrudniejszą. Widzisz, teraz żałuję, że tak nie wylosowałeś. Poważna mina ty, Fiado. Spokojna. Zabawa. Zobacz.
Ej! Brawo. Chociaż nie zero! A kto strzela w reprezentacji liczby karne? Kurde, ja już tak nie. Jeden. To jest czwarta seria. No, wiaro, ciężko. Znam człowieka, znam człowieka. Żary. Ona wodę może, tak? O tak można, tak? Możesz. Aha, ja tak nie robiłem, ja do dziury stawiałem. No ale ty nie jesteś cwaniak piłkarski jak ja. Teraz się rzuca. Teraz się rzuca. No tamty też się rzuciłem. O, dobrą ci dałem. To jest... Za dobrze ci, wiesz co, niesprawiedliwie losuję. Nie, niesprawiedliwe te pierwsze dwa razy. To ja to też leci sobie. Ja. To jest lepsza niż normalna. Ile w zasadzie jest? A ja ją nie piłem. Nie, to mnie. Czwarta serwis. Dwa razy. No. Czyli to jest teraz... I teraz trzeba tutaj trenera pokazać, bo to była dobra interwencja. Emocje do końca. Trzymamy. Sam do końca. Nie, znowu tą fioletową różową? Ja, Piedzia. Ja strzelałem też. Ale on czwarty raz. Piedzia. Ja mogę też nią strzelać. Właśnie chciałem to powiedzieć. Po obozie dostaniesz tą kartę. Niech się robię, podpisano. Ale już będziesz tak stopę ułożyć, ale dalej się wygrał. Albo możemy, wiesz co zrobić? Jaro. Można wyczucie. Jaro. No przecież ja. Poszedłem. Obaj stąd strzelić. No żeby zamienić. Można zmienić? Proszę bardzo, wprowadzamy taką sprawę. Tak jest, bo jest to sama. Ale ta jest zwariowana. Ta jest zwariowana, a to jest piąta seria, decydująca, tak? Tak, to musisz Jaro strzelić, tak? Bo Piedzia prowadzi jedną? Nie, po jeden. Po jeden. No generalnie ja muszę strzelić i on nie strzelić. Chyba. A ta będzie śmieszna. Nie! Ale trenerze, dziękuję. Było blisko do mojej przegrany. Naprawdę były kolego. Ale jeszcze strzelić trzeba z tą. Nazwisko. Miałem kiedyś kolegę w sztabie, ale już nie mam. Grono się zmniejsza kolegów. Zajdę do hotelu, powiedzę, że już mój pokój jest zdany. Młodzieżowiec? Co? Ty, teraz mam się. Za mamy Litwę. Za co? Dawaj pas. Ale presję miał, zobacz jak miał presję. Gdzie jest pas? Został tam, gdzie powinien być. Nie, to tutaj dalej. No, no, przepraszam. Nie, to ty zamykaj go. Tak. Ty po prostu do mnie nie podchodź. Ty się nie umiesz bawić. Ty jak nogę mnie będzie bolała, to nie przychodzisz, nie? Ty nawet w ogóle z niczym nie przychodzisz. Dziękuję, bratan. Dobry. Jarek, ale to jeszcze przez tą piłkę. Nie dalej, tam. To następny. Send me location. Czarni razem. No tylko panowie, powiedzcie jak wrażenia. Słabe to. No nie, mi się spodobało, tylko za dużo my tą piłką wylosowaliśmy. Teraz nasze ulubione będzie. Weźmiemy do pokoju. To było miłe. Powiem, walka była równa. Tylko aż kończy się jest trochę więcej szczęścia, bo trener Piotr mnie nie lubi. Jara wybronił 100% sytuację. I później ja za mamy Litwę, no już tam wszystko zrobiłem, co mogłem. I... A ja raz kolei ze swoją ulubioną piłką. Tak, i z byłym kolegą. Gdzieś jest. Tam. Tak, tam. Dziękuję panowie. Dziękuję.